W miesiącu listopadzie to już kolejna edycja takiego świetnego kursu dla osób, które przeprowadzają kontrolę. To jest kurs kontrolera. I kurs ten, tak samo jak i kurs kontroli zarządczej, ma swój warsztat, czyli nie tylko mówimy, co powinno być, ale również mamy moduł warsztatowy, czyli pracujemy, czyli jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą materią na takich przykładach, które sprawdzą, czy ta wiedza, która jest, albo wiedza, którą porządkujemy, albo wiedza, którą ktoś sobie tutaj w jakiś sposób jeszcze uzyska na tym kursie, jest w stanie ją zastosować w konkretnych przykładach, które tam właśnie mamy przewidziane. To są takie, na pewno te kursy są prowadzone od strony bardzo praktycznej. To znaczy, ja jestem praktykiem, co oznacza, że ja staram się, aby to, co przekazuję, tą trudną materię, przełożyć w sposób taki prosty. Czyli pracując cały czas w tej materii, ja jestem w stanie w bardzo szybkim czasie, czyli w te 3 dni, przełożyć ten język prawniczy, też jestem radcą prawnym, więc jest mi łatwiej pewne rzeczy przekazać, najpierw zrozumieć, tak? I dzięki temu uczestnicy, którzy pracują już na wzorze, bo ja przekazuję różnego rodzaju założenia do zadania, dyskutujemy, oni próbują swoich umiejętności właśnie w taki sposób, że pytają, dopytują i dzięki temu ja jestem w stanie na przykładach, bo ja też podaję cały kurs, to są same przykłady, więc potrafią oni sobie później wykorzystać to w swojej pracy, w swoich codziennych zajęciach i też mam z nimi później kontakt, bo oni potem dzwonią. Dzisiaj jest łatwo znaleźć osobę, której się mogą dopytać, także takie korzyści mamy wspólne, bo ja, mimo że cały czas w tej materii siedzę, to jednak to uczestnicy dają również mi dużo takich elementów, takich nowych spraw, dzięki którym ja również jestem w stanie im pomóc i innym osobom, bo każdy przypadek jest inny. A uczestnicy naprawdę dają bardzo dużo różnych przykładów z życia wziętych, jak sobie poradzić, czy tak może być, czy może być inaczej, więc to jest wspólna korzyść dla dwóch stron. A jak